Przede wszystkim wielkie gratulacje. Bardzo dziękuję. Bo jesteś naszą 23. reprezentantką na konkursie piosenki Eurowizji i powiedz mi, jak się czujesz i jakie emocje towarzyszyły ci od wczoraj? Czuję się niesamowicie wzruszona i zaszczycona, że to mi przyszło te wyróżnienie, żeby reprezentować nasz kraj na Eurowizji. To było chyba twoje marzenie, o ile tak zdążyłem się zorientować, żeby pojechać na ten konkurs, prawda? Tak, to było duże marzenie i nie sądziłam, że tak szybko się spełni. No, bo 17 lat to jest właściwie młody wiek. Niektórzy cię porównują do Edyty Górniak, tylko że ona chyba bodaj wtedy miała 21 albo 22 lata, więc też odrobinę było to więcej. Powiedz mi, czy ty byłaś bardzo stremowana wczoraj już w studio TVP przed swoim występem? Byłam zestresowana, ponieważ była to premiera mojego singla. Nigdzie wcześniej został nie wypuszczony, więc no to był wyjątkowy stres. Jednak to też było motywujące i bardzo się cieszyłam na jego premierę, więc no lekka trema była. Opowiedz nam o tej kompozycji, bo mówiłaś, że to jest dla ciebie szczególna kompozycja. Dlaczego ona jest taka szczególna i gdybyś mogła powiedzieć coś o współpracy z Patrykiem, Dominikiem i Lorel? Tak, jest to dla mnie bardzo ważny utwór. Spędziliśmy nad nim bardzo, bardzo wiele czasu i było bardzo dużo wersji tego utworu. Jednak myślę, że ta finalna jest najlepsza. Ja z Patrykiem i Dominikiem pracowałam już przy produkcji singla Prawie My, także wszyscy dobrze się znamy i lubimy ze sobą pracować. I bardzo się cieszę, że właśnie z nimi pracowałam przy singlu Empires. Myślę, że są bardzo, bardzo zdolni i mam nadzieję, że w przyszłości dalej będziemy razem współpracować. Czego możemy się spodziewać po twoim teledysku? Bo wiem, że już jest nakręcony i wiem, że nawet niektórzy dziennikarze byli na planie i coś tam zdradzili, ale ja chciałbym to usłyszeć od ciebie. Ja już się nie mogę doczekać teledysku. Świetnie się bawiłam na planie. Będzie się działo. Będzie zdecydowanie się dużo działo. Będą żywioły. Może ty... Woda, ogień, ziemia? No, będzie ogień, będzie woda, także tego możecie się spodziewać. I mam nadzieję, że teledysk do tego utworu ujrzy światło dzienne jak najszybciej. A co planujesz w Rotterdamie, jeżeli chodzi o strój, jeżeli chodzi o sam występ? Ja wiem, że pewnie dyskusje przed wami, ale tak naprawdę przed wami są trzy kluczowe tygodnie, bo po spotkaniu delegacji w połowie marca już nie będzie można wprowadzać żadnych spektakularnych poprawek do tej koncepcji. Ja swój pomysł mam, jednak myślę, podzielę się z nim dopiero jak zostanie zaakceptowany przez całą resztę produkcji, ponieważ no, nad tym już będzie pracowało dużo więcej osób i wszyscy musimy mieć spójną wizję na to i mam nadzieję, że moja wizja się spodoba. Czy jeżeli chodzi o samo wykonanie, to będzie takie, nie wiem, dopracowane, podobne do tego, które było w Szansie na sukces? Chodzi tu szczególnie o końcówkę, tu się odnoszę do trochę pytań internautów. Jak najbardziej, dużo, dużo pracy przede mną i jestem gotowa, żeby dopracować ten utwór we wszystkich szczegółach, ponieważ wiadomo, czasu dużo nie było, a teraz trochę jako będzie, żeby dopracować wszystko. Możemy też się spodziewać chórków w tym utworze, które myślę, że bardzo fajnie wzbogacą ten utwór i myślę, że nie będzie na pewno tak samo. A czy ty się denerwujesz trochę na myśl o tym Rotterdamie, że 200 milionów będzie cię oglądało i że jednak odpowiedzialność, czy starasz się wziąć sobie do serca radę Michała Szpaka, który powiedział, że wszystko masz zostawić poza sceną, a na scenie masz mieć połączenie niebo, ty, publiczność? Na pewno wezmę sobie radę Michała do serca. Ja myślę, że na ten moment jestem bardzo podekscytowana. Powiedz mi, czy ty się nie boisz też, że możesz, będziesz miała trudności z pogodzeniem tych przygotowań przedeurowizyjnych i szkoły, bo przecież no, druga klasa liceum to jest jednak dosyć dużo obowiązków. Jest jak najbardziej i będzie ciężko. Ja już wiem, że będzie ciężko. Jednak zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby w miarę możliwości nadrabiać wszystko w szkole, bo wiem, że to jest bardzo ważne i nie chcę tego zaniedbywać. Myślę nad indywidualnym tokiem nauczania. Myślę, że to ułatwiłoby mi bardzo sprawę w tym roku, więc zobaczymy, jak to będzie. Pewnie też wiele będzie zależało od nauczycieli i dyrekcji, prawda? Bo to jednak oni mają w kwestii na przykład indywidualnego toku nauczania kluczową decyzję. Chyba ty masz duże wsparcie, jeżeli chodzi o twoją szkołę i w ogóle cały Ciechanów, rodzinę i ja już pamiętam, że po Wojsie było to ogromne wsparcie. Tak, ja na moje miasto mogę zawsze liczyć, także Ciechanów, bardzo was pozdrawiam. Ja jestem dumną Ciechanowianką i naprawdę jestem wdzięczna, że bez względu na to, co robię, bez względu na to, czy to będzie sukces, czy porażka, ja wiem, że w moim mieście będę miała wsparcie i myślę, że to jest wspaniała rzecz.
To powiedz nam o tych najbliższych planach. Co planujesz w ramach promocji przed Eurowizją? Będziesz uczestniczyła w tych koncertach, które są organizowane duże zawsze w Holandii, między innymi w Londynie. Są już jakieś plany, czy to jeszcze jest gdzieś tam u was w fazie ustalania? Na pewno będę w nich uczestniczyła. Zobaczymy, czy we wszystkich, czy tylko w kilku. To jest jeszcze w fazie ustalania. To powiedz mi jeszcze, czego ci życzyć? Przede wszystkim dużo wytrwałości, pokory i siły do pracy. Myślę, że te trzy czynniki najbardziej zaważą o tym, jak pójdzie w Rotterdamie. Życzę ci oczywiście tego wszystkiego i życzę ci też powodzenia w Rotterdamie, bo wiem, że to jest kluczowe i faktycznie duże zadanie przed tobą, ale nie bój się, nie stresuj się, będzie dobrze. Bardzo dziękuję.